No, kieruję się tym, czy dobrze grają. Tylko to jest bardzo szerokie pojęcie, co znaczy dobrze grają. No, na pewno w pewnych warstwach jest mierzalne. Muszą być sprawni pianistycznie, muszą grać czysto, nie wolno im się mylić. A jeżeli już, to tylko troszeczkę. I muszą wtedy skompensować te drobne pomyłki cudownym graniem. Bo rzeczywiście tylko ten, kto nie gra, się nie myli, więc jeżeli się coś takiego czasem zdarzy w jakimś niewielkim wymiarze i to tak, że nie ma to konsekwencji jakby dla dalszego ciągu wykonania, to nie jest nic strasznego, bo powiedziałabym, że pomyłka jest przede wszystkim straszna dla wykonawcy. On wtedy przestaje być jakby obecny w tym, co chce nam powiedzieć swoją muzyką, tylko zaczyna się bać na jakimś takim etapie bardzo podstawowym i to już jest nieprzyjemne. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie Chopina, a nie w ogóle, no na pewno staram się w wykonaniach szukać jakąś relację między osobą wykonawcy a osobą Chopina, bo czasami mi się wydaje, że ci, którzy biorą utwory Chopina, zapominają o tym, że to jest przesłanie od człowieka i to, jaki to był człowiek, jest jakby podstawową wiedzą, którą oni powinni posiadać. Takie przesłanie od człowieka poprzez człowieka do człowieka jest może tą największą mocą muzyki Chopina i dlatego ona jest tak bardzo popularna i kochana przez ludzi z całego świata, muzyków i pianistów zwłaszcza. Więc jeżeli słyszę, że tam jest jakaś dobra relacja, że ten wykonawca wie, o co chodzi Chopinowi, pomimo że on ten przekaz przefiltrowuje przez swoją osobowość, to jest dla mnie interesujące. Natomiast jeśli słyszę, że wykonanie po prostu jest zupełnie w jakimś innym świecie, na inne tory, nie ma tam kontaktu jakby z Chopinem, no to wtedy jest jakaś wielka dysharmonia. Ja wtedy tego nie akceptuję, pomimo bardzo wysokich, powiedzmy, parametrów stricto wykonawczych. Nie, no to juror absolutnie nie może być obiektywny. Tak jak zresztą wspominałam, że trzeba wiedzieć bardzo dużo o Chopinie, trzeba znać jego listy, jego życie, mieć w sobie obraz tego człowieka, który był nieprawdopodobnym artystą i nieprawdopodobnym człowiekiem. Ale ja go jakby odbieram poprzez swój mózg i swoją zdolność rozumienia. I tak samo wykonawca go może odebrać poprzez swoją osobowość i swoją zdolność rozumienia. Więc to za każdym razem nabiera troszeczkę inne kształty. I tak samo myślę, że odbierając wykonawcę, ja go mogę sobą odebrać tylko. I ja jestem inna od kolegi X, prawda? Więc ja mogę inne zalety albo wady tego wykonania odebrać, a on inne. I tutaj najbardziej dla mnie taka niebezpieczna postawa jurorska jest, ona niestety się zdarza. To jest postawa, w której juror po prostu z góry zakłada, jakie to ma być i jeżeli to nie jest takie, to jest źle. Mam nadzieję, że to jest stosunkowo rzadka postawa, bo przynajmniej tutaj w gronie naszym nie zauważyłam tego typu oceny, ale ona jest, można powiedzieć, najłatwiejsza, bo jest jakiś szablon, nie trzeba się otwierać jakby na tego wykonawcę, tylko odbieramy właśnie, czy to pasuje do szablonu, czy nie pasuje. No i mam nadzieję wielką, że ten typ oceny będą, jeśli w ogóle, w jakimś bardzo nikłym procencie. Są rzeczy, które rzeczywiście działają na mnie jak płachta na byka. To jest taki bardzo agresywny stosunek do fortepianu. Tak, postawa maksymalnie ekshibicjonistyczna, szczególnie kiedy chodzi o Chopina.
to był introwertyk. Zewnętrznie jakby bardzo gładko spełniał oczekiwania, można powiedzieć, otoczenia. Bardzo dobrze wychowany, zawsze bardzo dobrze ubrany. Natomiast wewnątrz wszystko to, co potem przelał właśnie w muzykę, się działo w nim. I te najpiękniejsze jego utwory właściwie nie lubił grać publicznie wręcz. On je grał tylko przed swoimi przyjaciółmi, te mazurki, które były jego dziennikiem. Więc kiedy wychodzi pianista i ja widzę w jego postawie, no teraz ja wam pokażę, kim to ja jestem, jak ja potrafię tutaj szybko poszurać po klawiaturze, jaki ja mam fortissimo, o fortepian zaraz się rozleci. No to mnie strasznie denerwuje. I to w ogóle nie ma nic wspólnego z Chopinem. Utwory cierpią, boli mnie w imieniu fortepianu okropnie. I no niestety trzeba przyznać, że zwłaszcza z tymi pianistami, którzy mają takie niespożyte siły pianistyczne, to może się zdarzyć. No ta nagroda oczywiście jest gwarancją, tylko w rękach tego uczestnika leży możliwość zepsucia tej gwarancji, jeśli on nie będzie stale na bardzo wysokim poziomie. Przed nim się otwierają oczywiście niezliczona ilość drzwi. Ja do tego czasami mówię do tych moich studentów, którzy tak marzą o karierze, że to jest ciężki kawałek chleba i to bycie zawsze na najwyższym poziomie, bo wszyscy ciebie chcą posłuchać i wszyscy oczekują, że będziesz doskonały. To jest niesłychanie obciążające dla psychiki i że ta kariera ma różne oblicza i wcale nie jest to takie łatwe życie, wymagające rezygnacji z wielu innych przyjemnych stron życia. Ale konkurs chopinowski na pewno taką możliwość daje i myślę, że laureaci dotychczasowi to wykorzystali te szanse. Niektórzy z nich wykorzystali w sposób fenomenalny, jak Zimmermann, czy Argerich, czy Pollini. Teraz zobaczymy, właściwie jeszcze jest niedawno de facto od zwycięstwa Rafała. Ale wciąż jest na najwyższych, że tak powiem, półkach życia koncertowego naszego globu, więc myślę, że on też się ostanie w tym głównym nurcie. Czy ja wiem? No na pewno przychodzi taki moment zmęczenia i to przymuszanie się, żeby znowu jednak otworzyć się na tego, co się dzieje tam na scenie, jest jakimś takim gwałtem na naturę słuchacza, bo ile godzin można słuchać w napięciu, a jednak ta praca jest bardzo ważna. Oczekuje się od nas, że wszystkich wysłuchamy z poszanowaniem jakby ich wysiłku, że tam są. Więc to takie walka ze zmęczeniem i z chęcią jakby zamknięcia się i już nie słuchać żadnego dźwięku jest dość trudna. Czasami może się pojawić jakaś trudna atmosfera w gronie jurorskim. Aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że właściwie nie mam jakichś takich negatywnych, bardzo negatywnych doświadczeń. No jak ktoś bardzo chce, to na pewno się da. Ale mi się wydaje, że no najlepsze wykonanie właściwie chłoniemy jako całość. Bo to, co czyni z nich rzeczywiście wielką wartość artystyczną, to jest ta niesamowita harmonia wszystkich elementów. One są tak ze sobą szczepione, że odbiera się to jako całościowe zjawisko. Więc myślę, że to tylko desperat mógłby się podjąć takiego zadania, żeby to rozszczepić na elementy. Zresztą całkowicie bezsensowny trud.